Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Nie mam pytań w Radiu Z. Pani Alicja, jak tak pani na przykład przygląda się, jak bierze, patrzy wstecz i tak polską scenę, czyli w ogóle atmosferę wokół artystów, jak pani porównuje na przykład z czasami, nie wiem, Sopot, Opole, kiedyś, dawniej, a teraz, kariera 50-letnia, prawda? Nie, przepraszam. No prawie. Właśnie, nie jestem taki, 34. Żeby ten... Zależy od czego liczymy. Kariera zaczęła pani, no mówię o te początki i tak dalej, wszystko tak, ale tak myślę sobie, co, że... jak pan wyczytał, że ja w 68 roku, bo to od tego mi się zliczy, byłam laureatką Festiwalu Piosenki Radzieckiej, to jest nieprawda. Bo no ja właśnie, brałam udział, proszę pana, ale tam byli ode mnie lepsi i ja w ogóle odpadłam w eliminacjach poprzedzających, więc nie byłam laureatką. Dobrze, tak, absolutnie, to ja od razu poprawiam, więc, bo tam jest, prawda, że więc niektórzy tak to mogą czuć. Ale proszę mi powiedzieć, które czasy były najfajniejsze dla artystów? Ja myślę, że mimo... Bo są tacy, co tęsknie, spoglądają wstecz, niektórzy mówią, nie, teraz jest fajniej. No pan, jest inaczej. Inaczej. Nie było tylu płaszczyzn do zaistnienia, ile jest teraz. W związku z tym nie było konieczności aż takiego się strasznego przepychania przez ten gąszcz. Bo przecież mamy tyle programów, talent showów, prawda? I wszędzie śpiewają pięknie ludzie i mają skalę i w ogóle... Była pani zapraszana do takich, powiedzmy, talent show, tych... Powiedzmy teraz, nowoczesne, że trzeba kogoś szybko ocenić, powiedzieć mu coś ostrego. Jak pani to widzi? Nie byłam zapraszana. Do jury nie. Nie byłam zapraszana i pewnie bym się tego nie podjęła w ogóle. Nie podjęłam się tego na pewno. Tym bardziej jeszcze, że są pewne wymogi, żeby nie być za ostrym, żeby nie być może zbyt pobłażliwym i trzeba się trzymać tych ryzów. I to może nie. Ale wie pan, to były czasy, tamte czasy, gdzie na pewno było mniej płaszczyzn zaistnienia, ale było nas mniej. Tych, którzy już w końcu gdzieś przebili się, zaistnieli. Co znaczy zaistnieli? Zdobyli jakąś nagrodę w Opolu, bo to od tego się zaczynało. Czy na festiwalu piosenki. I zawsze one w jakimś takim pojedynku były lekkim, prawda? Tak. Sopot i Opole. Znaczy nie, Sopot to był tak trochę wyżej. To było zawsze wyżej. Tak. Bo już wiadomo, tak. Wie pan, i to było tak, że częściej sobie się spotykali. Pewnie byłaby jakby mniejsza konkurencja. Co charakteryzowało wykonawców tamtych lat, według mnie? Odróżnialność. I to było to była bardzo... solidarność tak zwana? Między? Pewnie, czy raczej konkurencja? Wie pan co, konkurencja, no taka pewnie, nie, wie pan co, teraz jest pewnie większa, bo teraz jest walka o profity. O tort. Tak jest, tak mi się wydaje. A wtedy tym profitem to był... O uznanie, o nagrodę. No, bo to się nie przekładało, satysfakcja... prawda, jakoś tak na komercyjny... No tego, to przekładało wtedy się, komercyjne... przekładało się. Na popularność, na to, że nas angażowano. Ale nie mówię popularność. O honoraria i tak dalej, to nie, wtedy były wyrównane. To były tam w proporcji takiej, że ktoś miał wszyscy grupę. Wszyscy tak samo. Najwięksi artyści, na których publiczność waliła drzwiami i oknami, mieli stawkę może 2% wyższą od tych, którzy nikomu nie byli znani. Tak to było. Mimo tego, i pan, to było mimo tego właśnie, jeżeli gdzieś spotykam się z kolegami, bo jeżeli mam tylko możliwość, to biegam na spotkania, za rzadko mam tę możliwość, ZASPowskie, Związek Artystów Scen Polski, Sekcja Estrady. I tam są organizacje, czy opłatki, czy jajeczko wielkanocne, czy jakieś tam nagrody, nie, jubileusze są celebrowane. I jeżeli tylko mogę, to tam biegam, żeby spotkać się z tymi kolegami i wie pan, i to jest cudownie, ale jest niezwykle przykre, no, z paru powodów, że ubywa tych ludzi oraz jakiego jeszcze powodu, że właśnie spotykamy tam ludzi z nazwiskami tak zwanymi z tamtego okresu, którzy brylowali na scenach, byli angażowani, grali codziennie. Nie zawsze im się to przekłada. To się zupełnie nie przełożyło. Tak, ale to nawet czytam w rozmowie z Cugowskim, jakby przeliczali właśnie... Cugowski gra, Zbyszek, to tam wypominają nam, że gdzieś powiedzieliśmy o tych stawkach emerytur. Takie one są, ale dzięki Bogu, no ktoś to w tej chwili pracuje i jest zdrowy i jest na niego zapotrzebowanie. Tak, w ogóle dotknął X, tego zwane, zupełnie, nawet nie za X, ale koncerty, które nam dobrze płacą, prawda? I możemy sobie godnie żyć, wiem, bo tam pani powiedziała o tym, że to 1000 złotych, tak, prawda? Że taką mam tę emeryturę, co mam powiedzieć? Ale jest niesamowita rzecz, bo na przykład czytam, że przychodzą ludzie po kilkanaście razy na przykład na pani koncerty. To jest niewiarygodne, prawda? Kilkadziesiąt, proszę pana. Ale widzi pani takich, ale poznaje
pani, na przykład, no bo to musi pani ich już znać. No pewną grupę znam, pewną grupę, no tak, tak. Są jakiś taki, jakiś fan klub. Znaczy, tak, fan, no oni są tacy prywatnym fan klubem. Tak, fan prywatny. Pan, ja jeszcze, oczywiście tak, znaczy ja, wie pan, jeszcze jestem osobą, która, no, jestem dosyć ostrożną osobą i nie mam takiego, takiej potrzeby, żeby budować wianuszek tak, jakichś takich ogromnych. Natomiast od paru już lat właśnie się okazuje, że wśród grona tych, no co mi się wydaje, że to jest nienormalne, że tak być 15-20 raz na spłacać tego samego. A to są strasznie wrażliwi ludzie. Łączą się ze sobą również z znajomości i przyjaźnie w ogóle między nimi, bo o podobnej tak. wrażliwości ludzie. Tak. I tych takich, tych ja, jesteśmy, no, spotykamy się, bardzo ich cenię, ale lubię. Ale na ile jakby, bo zawsze ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica jakby dopuszczenia ludzi do siebie, ale myślę sobie, że oni, jak państwo, to jest inny typ, że oni nie chcą jakoś tak pani, nie wiem. Czyli pan, co to zależy, bo to są również znajomości, no, 30-letnie nawet. Niesamowite. Jedna z pierwszych fanek, która miała 14, jak usłyszała, że ich sześć tam żagiel bieli, ma trójkę dzieci z pewną osobą i to przeszło, ona twierdzi, że przeszło jej na jej dzieci. To i zakręcenie jest na mój się temat. Też im, tak. To są już przyjaźnie, wie pan, i to są przyjaźnie, to są relacje bardzo rodzinne. Ma pani doskonałą przypadłość. Nie wiem, czego chcę, ale doskonale wiem, czego nie chcę. No właśnie, ale nie wiem, czego chcę. To nie jest taka doskonała, jestem znak bliźniąt, także... No to ja też jestem bliźniakiem, a jest bliźniak. Tak, tak. To wieczny no niepokój. To rozumiemy, co nam ta targa naszą duszę. Tak, tak. Ta niepewność w podjęciu decyzji. Różnych. Czy zauważyłam, że te najistotniejsze to jakoś łatwiej się podejmuje, ale kiedyś było strasznym problemem dla mnie, czy wybrać eklerkę czy napoleonkę. I stałam przed tą napoleonką. I stąd ta szczupłość, bo podejrzewam, że nie dokonywała pani wyboru, tak? Wtedy dokonywałam. Ale też telewacje. Mówi pani, że jest pani nie dzisiejsza na przykład. No chyba nie dzisiejsza. Jestem, wie pan, jestem zachowawcza dosyć osobą, co nie jest może z cechą pozytywną, ale przywiązuje się, a to już jest pozytywną, przywiązuje się do ludzi, do miejsc. Jestem nastawiona pozytywnie, tak. przy pierwszym kontakcie nie dopatruję się od razu, że to się może skończyć źle na przykład, tylko stawiam na to, że pozytywnie. Że zawsze będzie dobrze, tak, mimo że... W związku z tym nie mam za dużo rzeczy, nie przeżyłam rozczarowań jakichś ludźmi. A podobno zna pani człowieka, który posiada pukiel włosów Zbigniewa Wodeckiego. Tak. I nie zdążył tego Zbyszkowi powiedzieć, wie pan? Nie zdążył tego Zbyszkowi powiedzieć, powiedział mi to już... Ale co to za historia? Panowie, cudowni panowie w Milanówku przy cmentarzu, gdzie moi rodzice są pochowani i gdzie jeżdżą czas w czasu przecież, prowadzą po twoim dziadku, uroczym panu też zresztą, świeczki, kwiaty, uroczy, wspaniali, tak. Kulturalni panowie. I kiedyś był ze mną Zbyszek. Zbyszek pojechał, jak to Zbyszek zresztą podszedł od razu do... No, po gdzie on nie był, dlatego że chyba... Nie był, wie pan, gdzie większa, on nie był. Tak, bo ja... Poszedł tam, wziął jakąś szmatę, coś od panów, szczotkę, pozbył ten grupę. I oczywiście zamienił parę słów i oni zaprosił ich na koncert do Krakowa. Oni byli na tym koncercie. I wtedy już, jak on był na tym cmentarzu ze mną, się okazuje, że jeden z tych panów był posiadaczem tego pukla włosów. I co mi powiedział? Że właśnie, że wylicytował pukiel włosów Zbyszka Wodeckiego. Ten pan pracujący w Milanówku przy cmentarzu był w posiadaniu... W posiadaniu tego pukla, który wylicytował. A Zbyszek miał nadmiar, prawda, wylicytował, bo włosów. Zbyszek, gdzie, co mógł Zbyszek przynieść jako prezent? Kuba Wojewódzki w programie miał taką okienko takie, one że swój, bohater widow, tak, przychodził z jakimś rekwizytem, ktoś tam przejść swoją płytę, ktoś tam książkę. Tak. A Zbyszek Wrecki, oprawiony pukiel włosów. No i ten pan to wylosował. Niesamowite, że gdzieś jest, ja nawet powiem pani Balicjo, że ja kiedyś napisałem felieton o włosach Zbyszka Wodeckiego lata. Taki satyryczny, troszkę naśmiewający się, ale tak życzliwie z jego włosów. Takich 10 punktów, czy włosy Zbyszka Wodeckiego to. I pamiętam, że przyjechałem do Międzyzdrojów, ten felieton pojawił się w Gazecie Wyborczej. Wchodzę do kiosku ruchu, a pani mówi, niech pan uważa, Wodecki jest w mieście. Ale... poczytał to? Wiedział czy nie? Właśnie nie wiem. Ja no potem nie... Spotkałem go parę razy, nawet prowadziłem dwa razy koncerty i nigdy nie spytałem go o ten felieton, a na nawet był w programie by Mamy Cię. Rozbawiło. A jaki na w ogóle pewno. Był Zbyszek Wodecki? Niesamowity, prawda? Bo to taki typ i energia też niewiarygodna. No, wie pan, w całokształt, jak podsumować, to jedyny w swoim rodzaju.
Bo poświęciła pani piosenkę Żal Niebieski. Że ją poświęciłam. Czyli tak, no i powstała piosenka na tę płytę, którą teraz właśnie, się ukazała. O płycie zaraz będziemy rozmawiać. Tak. No taką potrzebę miał, właściwie potrzebę to mieliśmy pewnie obydwoje, ale to Włodek, to Włodzimierz Kocz, który... Bo to musiało być jakoś tak... Znaczy pan Włodek z tym powiedział, że to było w rok po. W rok po śmierci Zbyszka. Ponieważ byliśmy niezwykle związani zawodowo i towarzysko i prawie rodzinnie, przecież rodzinę całą Zbyszka i Krystyna i dzieci. I w kontakcie, i Ela, siostra Zbyszka, cudowna przecież. Ela mówiła nawet, siostra Zbyszka, że była nieraz o mnie zazdrosna, bo tak czuła, że ten, bo jest bardzo, bardzo, no Zbyszek przyjeżdżał, tu się przyopalała, a jak dzwoniła do mnie, do Zbyszka, mówiła, właśnie jestem u Alki, się opalamy i tak dalej. Więc była mnie zazdrosna, ale no, pozytywny tego słowa znaczeniu. Ja byłam taką jego siostrą warszawską, rzeczywiście. Zbyszek miał na pewno dogłębne przekonanie o naszej, mówię, mojej Włodka, do niego ogromnej estymie, do jego talentu, do to, że on świetnie opowiadał dowcipy, że w ogóle to wszyscy wiemy, bo na szczęście zdążył wszystkim się dać poznać z tej strony. Ale wie pan, ale no był myślący, Zbyszek myślał o ludziach. Myślę, Zbyszek, gdzie wchodziło się do jakiejś garderoby, nie wiem, tam jacyś młodsi koledzy, którzy może... Zwracał uwagę, tam przychodził, przywitał się. A kiedy do pani powiedział po występie, no muszę was zmartwić, lepiej już nie będzie? To cały Zbyszek, tak. No ważny dla mnie rok, znaczy ważny Festiwal Opolski w 2015 roku. Nie wiem, czy nie najważniejszy od 75, gdzie zadebiutowałam, a potem 80, gdzieś tam przejść tam na Gielbieli, a 2015 to był festiwal, gdzie to był 50. festiwal, chyba 50. festiwal polski. Tak, i on był no, taki w każdym razie koncert jakby... bardzo, bardzo uroczysty. I to był jeszcze koncert Polskiego Radia. 90-lecie. No i ja tam ze Zbyszkiem, przypadło mi w udziale, to też historyka, bo to nie tak od początku, ale zaśpiewać piosenkę Jak Lubię Wracać. Piękną, obłędną piosenkę zupełnie. Tak. I inaugurowaliśmy, zaczynaliśmy ten festiwal tą piosenką. To też rotacje, rozszerzane, bo to było w środku śpiewane, ale reżyserowi wyszło na to, że to jest taki dostojny numer i we dwójkę to razem. I rzeczywiście tak było, że to było, zrobiło naprawdę, jak się okazuje, kolosalne wrażenie. Pięknie to było. A potem ja miałam jeszcze swoje solowe wyjście i to też takie, dostawaliśmy złote mikrofony z Włodkiem Koczem. I to była też wiązanka i piosenka, i było 7 minut na antenie nam dano, więc i było 100 lat, i bisy, i stole, i wszystko było, i było tak... Takiej euforii, zeszliśmy z tej estrady, tam nawet siedziała Marla Rodowicz, też chyba powiedziała miłe słowo. Nawet chyba, ale dlaczego? Bo rozumiem, że nie jest skora. Nie, znaczy nie często się spotykamy, tak, ale pogratulowała. Nie, tak, powiedziała, bo ludzie cię kochają. A Zbyszek stał, no, też oglądał nas tam na tym odzieży z tyłu, i było tak fantastycznie. I mówi, no muszę was zmartwić. Lepiej już nie będzie. Zbyszek Wodecki, wspominamy. Słuchajcie, Radia Z, nie mam pytań. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.